witam Was bardzo serdecznie w tym kolejnym niedzielnym filmie. Bardzo bym chciała Was wszystkich zachęcić do subskrypcji mojego kanału, do wciśnięcia na dzwoneczek. A ja nazywam się Małgorzata Kospin, jeżeli mnie jeszcze nie znasz. I na moim kanale znajdziesz wszystko, co dotyczy starości, starzenia się, terapii, opieki nad osobami starszymi, to wszystko właściwie, co dotyka osoby starsze. Zatem jeżeli jesteś zainteresowany, to oczywiście zostań ze mną poprzez właśnie subskrypcję. Dziś opowiem Ci o zasadzie 4D. Nie jesteśmy w kinie, natomiast okazuje się, że istnieje zasada 4D. Ja ją trochę przemodelowałam i postaram się Wam ją przedstawić w moim modelu, jak ona się odnosi do pracy z osobami starszymi. Zatem zachęcam Cię do oglądania do samego końca. Zasada 4D, tak jak sama nazwa wskazuje, ma w sobie 4 elementy. Element pierwszy to jest do, czyli zrób to. Zasada druga mówi delay, czyli opóźnienia, spóźnienia. Zasada trzecia delegate, czyli oddaj to komuś. I zasada czwarta delayed, czyli usuń, jeżeli nie jest Ci to potrzebne. I teraz przyjrzyjmy się z każdej z tych zasad i spróbujmy ją odnieść do pracy z osobami starszymi. Zasada pierwsza, zrób to. Zrób to teraz. Bardzo często przekładamy nasze czynności na później. Na takie później, które może nigdy nie nadejść. My przekładamy różne małe drobiazgi, takie małe rzeczy, które są w naszej codzienności, odkładamy je na później, odkładamy i nagle okazuje się, że któregoś dnia budzimy się i te małe drobiażdżki nas po prostu mogą przygnieść, żeby tego nie było w naszym życiu i żeby ten jeden drobiażdżek nie chodził z nami właściwie dzień w dzień i żebyśmy o nim nie myśleli, tylko po prostu zróbmy to, miejmy to za sobą. Właśnie ta zasada o tym mówi. Zasada zrób to teraz. Jeżeli Twoje zadanie jest krótsze niż 2 minuty, czyli możesz coś zrobić w 2 minuty, ale po prostu nie chce Ci się, wolisz porozmawiać z koleżanką, wolisz przejrzeć Facebooka, wolisz coś innego zrobić, no to może jest warto jednak zrobić to tu i teraz, tą 2-minutową czynność, zrobić ją od razu i naprawdę o niej nie myśleć. I później, kiedy będziesz rozmawiać z koleżanką, nie będziesz już myślała o niczym innym, tylko będziesz się mogła skupić na rozmowie. Kiedy będziesz przeglądała Facebooka, dokładnie tak samo, będziesz się mogła skupić na tym, co widzisz. I tak dalej, i tak dalej. Zachęcam Cię do tego. Zrób to teraz, jeżeli czynność, którą masz zrobić, a mogą to być czynności takie jak wysłanie maila, przygotowanie, uporządkowanie czegoś na stole, przygotowanie się do zajęć. Mówię tutaj nie o zorganizowaniu zajęć, ale przygotowaniu, przejrzeniu sobie raz jeszcze tego, co mam na dziś. Tego, żeby posprzątać swoje biurko. Naprawdę czasem zajmuje to chwilę, żeby uporządkować, żeby odłożyć rzeczy na miejsce. 2 minuty mogą naprawdę zdziałać cuda. Zasada druga, delay, czyli opóźnienia. Opóźnienia, co one tak naprawdę znaczą? No właśnie, kiedy opóźniamy się z jakimiś zadaniami, tak jak być może już jesteś na moim kanale od dłuższego czasu, zauważyłeś, że staram się codziennie w tym roku wstawiać film o godzinie 9:30. Cóż to by był za kanał, gdyby
tak naprawdę występowały w nim opóźnienia. Raz film pojawiłby się o 9:30, innym razem pojawiłby się o 9:45, kolejnym razem o 9:50, następnym razem o 10:00, kolejnym razem 9:35. Sami widzicie, że chyba nie bylibyście tak naprawdę zadowoleni, gdyby występowały takie nawet małe opóźnienia. Żeby te opóźnienia wyeliminować, trzeba stworzyć sobie system. Innymi słowy, jeżeli widzisz, że ciągle się spóźniasz z pewnymi zadaniami, masz przygotowane zajęcia terapeutyczne co wtorek o godzinie 10:00 załóżmy, bo oglądasz przedtem poranek z czasem seniora. Dlatego o godzinie 10:00 masz przygotowane zajęcia terapeutyczne i okazuje się, że tutaj cię ktoś zaczepi, że z tym sobie chwilę porozmawiasz, że jeszcze coś nie jest przygotowane i tak naprawdę okazuje się, że jesteś w sali, w której mają się odbyć zajęcia o godzinie 10:15, 10:20. Jeżeli tobie jest się trudno przyzwyczaić do tego, że tak naprawdę nie wiesz, o której godzinie będzie film na kanale YouTube, to pomyśl sobie, co muszą przeżywać twoi seniorzy, którzy nie mają zielonego pojęcia, o której zaczną się zajęcia. Stąd też ważne jest zrobienie pewnej listy. Ja tutaj sobie zapisałam to-do list. Co muszę zrobić, żeby dobrze przygotować się do zajęć i żeby rzeczywiście wystartować z zajęciami o godzinie ustalonej, załóżmy o tej godzinie 10:00. Muszę być zorganizowana, muszę mieć pewien system. Przychodząc do pracy, muszę się przygotować, muszę wyłożyć wszystkie elementy, które będą mi potrzebne akurat na te zajęcia. I od razu tutaj uwaga, jeżeli potrzebujesz pomysłów na zajęcia, jeżeli twoja kreatywność gdzieś słabnie, potrzebujesz inspiracji, to oczywiście zachęcam cię, żebyś odwiedził moje wydawnictwo. Wydawnictwo www.czasmyślnikseniora.pl. Tam znajdziesz mnóstwo książek, ale też ćwiczeń, właśnie które możesz wykorzystać do pracy z seniorami. One są dedykowane właśnie do pracy z osobami dorosłymi, dojrzałymi. Wracając do tematu. Wcześniej musisz się przygotować, musisz być systematyczny, zorganizowany. Najlepiej zrobić to poprzez listę zadań, które musisz zrobić tak, żebyś o godzinie rzeczywiście, o wyznaczonej godzinie, czyli o tej godzinie 10:00 naszej, żebyś był w sali, żebyś czekał na uczestników. Jeżeli tego twoi uczestnicy potrzebują, to może wcześniej jeszcze, za 15:10, musisz się przejść po wszystkich salach, jeszcze raz zaprosić wszystkich uczestników i przypomnieć im o tym, że o godzinie 10:00 startują zajęcia terapeutyczne. O godzinie 10:00 powinieneś być w sali, powinieneś być przygotowany do zajęć. I naprawdę ważny jest tutaj ten krok. Nie opóźniaj się. Nie opóźniaj się z tym, co masz zrobić. Kolejna zasada, delegate. Mówi o tym, że powinieneś delegować. Co to znaczy delegować jakieś zadania? Znaczy to tyle, że nie zawsze ty musisz być odpowiedzialny za wszystko. Przychodzą panie na twoje zajęcia terapeutyczne i zasada jest taka, tak sobie przyjęliście, że zaczynacie od kawy. Nie zawsze to ty musisz zrobić wszystko. Może warto jest zaangażować jedną czy drugą osobę, żeby chociażby przygotowała kubki, żeby nasypała kawy do każdego kubka, żeby wystawiła cukier, jeżeli jest potrzebny, wystawiła mleko na stół, przygotowała może jakieś słodkości, jakieś ciasteczka. Nie musisz wszystkiego robić. My często tak zarzucamy siebie i wkładamy na siebie więcej niż jest od nas nawet czasem wymagane. Więcej nawet
niż sami jesteśmy w stanie unieść. My to nakładamy na siebie, nakładamy, zrobimy te 20 kaw i właściwie już jesteśmy zmęczeni. Naprawdę nie musimy tego robić. Wystarczy, że znajdziemy odpowiednie osoby, którym będziemy delegować, które zaangażujemy, damy im pewną odpowiedzialność. To słowo odpowiedzialność jest kluczowe, myślę, dlatego że, no właśnie, jeżeli ktoś nic nie robi, to nie ma żadnej odpowiedzialności, a jeżeli ktoś robi bardzo dużo, to tej odpowiedzialności na nim spoczywa bardzo, bardzo dużo. Kolejny przykład. Jeżeli właśnie przygotowujesz się krok wcześniejszy, żeby się nie opóźnić, przygotowujesz się do zajęć terapeutycznych, może poproś kogoś, żeby ci rozłożył kartki, żeby przygotował stół, żeby starł stół, żeby przygotował przestrzeń, w której za chwilę mają się odbyć zajęcia terapeutyczne. Na pewno nie spotkałam jeszcze takiej placówki, w której to nie znalazłaby się choć jedna osoba, która by była chętna ci pomóc, chętna ci podpowiedzieć, chętna właśnie coś zrobić za ciebie. Wykorzystuj te chęci, wykorzystuj, bierz z tego, co chcą ci dać seniorzy. I ostatnia z tych zasad przedstawionych przeze mnie to delayed, czyli tak naprawdę usuń to, co zbędne, usuń to, co niewartościowe, usuń to, co ci przeszkadza w twojej pracy. Może to być tak, że przyzwyczaiłeś się do właśnie przeglądania internetu. Chcesz szukać pomysłów i ciągle przeglądasz ten internet. Ciągle patrzysz, co tam jest, co możesz nowego tam znaleźć. Zasada delayed mówi o tym, że nie zawsze to ci jest potrzebne. Może czasem warto jest usunąć to, wrócić do czegoś, co już robiłeś. Zasada usuń to odnosi się także do przestrzeni, w jakiej się znajdujemy. Często te nasze przestrzenie są takie przytłaczające. Jest w nich tak dużo rzeczy, tak dużo materiałów, że tak naprawdę może warto jest wyjść z pokoju, przejść się na spacer, pomyśleć, zastanowić się, porozmawiać trochę z seniorami, czego oni oczekują, co oni by chcieli tak naprawdę na zajęciach i pomysły same zaczną wpadać. Czasem warto jest usunąć z tego pomieszczenia właśnie niektóre elementy, bo będą nas rozpraszać, bo podopieczni będą podchodzić na przykład do jakichś gier, do puzli, do czegoś tam jeszcze i może warto jest je usunąć, warto jest z nich zrezygnować albo je jakoś zasłonić, żeby nie rozpraszały naszych seniorów. Myślę, że te cztery zasady, jeżeli dobrze je wdrożysz w placówce, w której pracujesz, jeżeli dobrze je zrozumiesz, one mogą być bardzo pomocne. Bardzo pomocne może być to, żebyś zrobił te małe rzeczy teraz. To, żebyś się nie opóźniał, tylko robił rzeczy na czas. To, żebyś delegował. I to, żebyś usuwał zbędne rzeczy, zbędne działania, żebyś je usuwał ze swojej codzienności. Nie musimy robić wszystkiego, ale musimy robić to, co jest ważne dla nas i dla naszych seniorów. Jeżeli podobał ci się ten film, oczywiście zostaw łapkę w górę, daj komentarz, czy zgadzasz się. A jeśli tak, to może masz jakieś uzupełnienie do tego, co przed chwilą zostało powiedziane. Może z którąś z zasad jest ci najtrudniej i może to od niej warto zacząć. Może którąś z zasad stosujesz już od wielu lat i może jesteś świetnym praktykiem i chcesz się podzielić swoimi przemyśleniami właśnie w stosowaniu tej oto zasady. Zachęcam cię do tego serdecznie, żebyś właśnie poprzez komentarz
podzielił się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem z nami wszystkimi tutaj. Zachęcam Cię także do uśmiechu, bo uśmiech to sposób na młodość, na radość, na lepsze życie. A wszystkie informacje o moich książkach, o moich kursach, szkoleniach znajdziesz w opisie pod tym filmem. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Małgorzata Gospin. Pa, pa.